Jak wyszedłem z Grodkowa tego 9 sierpnia, to najpierw wyjechałem, to były wakacje, żona, która pracowała na Uniwersytecie Śląskim, miała wakacje, pojechała do teściowej, ja też z tego regionu wyjechałem i na dobry miesiąc przebywałem w tym Piastowie i zacząłem rozgłaszać, że ja już tego Śląska nie chcę tu więcej mieszkać, wyjeżdżam na stałe. No i robiłem to, nie powiem, że z wielką premedytacją, ale z takim zamiarem, żeby no, liczyłem się, że takie głosy gdzieś tam muszą dojść. No i po latach rzeczywiście znalazłem w dokumentach mnie dotyczących w IPN-ie, że rozpowiadałem coś takiego, że miałem zamiar wyjechać ze Śląska. No i wróciłem we wrześniu tu. No i zacząłem nawiązywać różne kontakty. W tym czasie ukazywał się głos Śląsko-Dąbrowski. Wtedy to pismo oceniałem jako zdecydowanie najlepsze. Dlaczego? Bo poza walorami merytorycznymi również to była kartka A3, arkusz A3 złożony na połowę, czyli to były cztery strony formatu A4. Wydawane nie na jakiejś tam ramce czy jakimś powielaczu, tylko wydawane prawdopodobnie na powielaczu metodą druku. Były rysunki różne zamieszczone, o czym nie można było myśleć w przypadku druku właśnie takiego metodą powielaczową. No i ten głos Śląsko-Dąbrowski wychodził bodajże do czerwca i gdzieś w Łodzi, jak się później od kolegów dowiedziałem, tam drukowany był i ktoś wiozący ten nakład głosu Śląsko-Dąbrowskiego po drodze wpadł. No i ten głos miał przestać wychodzić w tym momencie, bo tutaj nie było sił i strasznie by było żal, bo się jakoś do tego pisma, to pismo mi się spodobało. No i wtedy to był 83 rok już. Ja się dowiedziałem od Roberta Wiśniewskiego, mojego szefa Solidarności z Gliwic. I to znaczy tak, jeszcze w międzyczasie podjąłem, bo to był tak, 80 to był, żebyśmy chronologii się trzymali. Otóż wróciłem tu na Śląsk w 82 roku we wrześniu, no i zacząłem się rozglądać, gdzie kto co robi, co się dzieje. I w 80, i tak jesienią 82 roku w listopadzie rozpocząłem pracę jako przy wymienniku ciepła, przy obsłudze wymiennika ciepła w firmie ogrzewającej miasto, no bo jakieś pieniądze skądś trzeba było mieć. A do pracy w Instytucie Farb i Lakierów w Gliwicach nie wróciłem. Nie dlatego, że mnie tam wyrzucono, tylko po prostu już po Solidarności czułem, że coś się w moim życiu zmienia. I w ostatnich miesiącach, jak była Solidarność, to właściwie byłem takim fikcyjnym pracownikiem Instytutu Farb i Lakierów, bo mój szef, inżynier Tarnawski, bardzo sprzyjał Solidarności i mimo, że nie miał ze mnie wielkiego pożytku jako pracownika Instytutu, to zwalniał mnie do wszystkich takich prac solidarnościowych, a ja nie mam zwyczaju być fikcyjnym pracownikiem, więc już na tyle mnie wciągnęło to inne życie po prostu, że praca w Instytucie, poważna praca w Instytucie wymagałaby poświęcenia się tylko jej. Nie można by było w jakimś dużym wymiarze się zajmować drukiem ulotek i tak dalej, więc ja już nie chciałem wracać do Instytutu, do tej fikcji po prostu i odszedłem z Instytutu, mimo że Instytut był mnie po internowaniu skłonny zatrudnić, ale jak mówię, już... Znaczy, Instytut mnie jeszcze chciał zatrudnić przed internowaniem, bo to było na przełomie 80
pierwszego i drugiego roku i wiem, że w tym instytucie formalnie byłem pracownikiem do 13 stycznia. Potem byłem w 82 roku internowany od 1 lutego i później po wyjściu z tego internowania znalazłem sobie pracę w tej wymiennikowni ciepła, gdzie doraźnie mogłem jakieś pieniądze zarabiać, żeby przeżyć. I wtedy zaangażowałem się właśnie w działalność podziemną i doprowadziłem do tego, że Głos Śląsko-Dąbrowski, który no już to był 83 rok, w lipcu wpadła no właśnie dlatego ja go czytałem przez tą zimę, bardzo mi się podobał i jak była wpadka przy przewożeniu, no to bardzo mi było szkoda, żeby to pismo padło. I ponieważ z tym głosem wiedziałem, że jest związany Robert Wiśniewski, powiedziałem, że ja mogę spróbować ten głos drukować dalej. I nawiązałem z nimi współpracę. I pierwszy numer, jaki wydaliśmy, to był numer sierpniowy z 83 roku. Ponieważ lipcowego nie było, ten sierpniowy miał nie 4 strony, tylko 6. Była wkładka w środku A4 i był wydrukowany techniką sitodruku w mieszkaniu Mariana Słowickiego, dzisiejszego pracownika, wtedy i dzisiejszego pracownika Akademii Sztuk Pięknych. Słowicki się dobrze znał na sitodruku, więc niby to ja miałem go zrobić, ale praktycznie ten pierwszy numer to wydrukował Słowicki. Po prostu, bo kolejne etapy tego procesu sitodrukowego on wykonywał łącznie z samym drukiem. Ale kolejne numery już wrześniowy, październikowy, to już na tyle opanowałem tą technikę, że ciągle w jego mieszkaniu jeszcze wrześniowy był wydrukowany, bo chyba październikowy i listopadowy to już żeśmy wydrukowali. Jeden był wydrukowany w Chorzowie w mieszkaniu matki Włodzimierza Lesisza, doktora matematyki, pracownika Uniwersytetu Śląskiego, a kolejny numer był w mieszkaniu Tadeusza Kicki w Piotrowicach Ochojcu. I to opanowanie techniki sitodrukowej, którą to już nie tylko ja miałem opanowaną, ale i więcej osób, było czymś bardzo ważnym, dlatego że pozwalało drukować duże pisma, estetyczne, bo to też się estetyka liczyła, czyli mające większą rangę. I powiem tak, w sposób bezkosztowy prawie, że, bo nie musieliśmy mieć żadnego dostępu do żadnej maszyny drukarskiej. Robiło się tylko ramkę, która mogła trochę większą, która mogła wydrukować, na której można było wydrukować no, stronę formatu A3. Czy jak się zrobiło takie dwie ramki, to się miało dwie strony A3 zadrukowane, po złożeniu to były cztery strony A4. I takie ramki robiliśmy, ponieważ te ramki to się robiło na żelatynie i na dwuchromianie potasu, w związku z tym one nie były zbyt odporne. Więc nieraz tak się zdarzyło, że w trakcie druku nakładu ta ramka już uległa uszkodzeniu i nakład byłby mały. W związku z tym profilaktycznie robiliśmy dwie ramki po prostu na jedną stronę A3 i dwie ramki na drugą stronę. W sumie mieliśmy takie cztery ramki i jak wyglądał sam proces drukowania. Mianowicie najtrudniejszą sprawą było znalezienie mieszkania. Ludzie bali się, że w razie jakiegoś wykrycia będą mieli nieprzyjemności, pójdą siedzieć do więzienia i taki proces ciągły był trudny, żeby w jednym mieszkaniu cały czas drukować. Natomiast na takie 5 minut strachu to więcej ludzi było skłonnych pójść, odważali się na to i w związku z tym postanowiliśmy, że każdy numer będzie drukowany w jednym mieszkaniu. Tych mieszkań zamierzaliśmy przygotować kilka, żeby mniej więcej w jednym mieszkaniu nie częściej niż raz na pół roku drukować. I jak to wyglądało praktycznie? Ponieważ zdobywaliśmy papier formatu A3, ryza takiego papieru to ważyła 3,6 kg. Nam było, robiliśmy po prostu, zamierzaliśmy robić nakład 3000 egzemplarzy.
3000 egzemplarzy to jest 6 rys papieru, 6 razy 3 to jest 21 z czymś, 20 tam i ponad, trochę ponad 20 kg papieru mieściło się w jednej dużej torbie. Przynosiłem taką torbę z papierem do danego mieszkania i on sobie tam leżał spokojnie. A wtedy, kiedy miał być druk, to się znów przynosiło wieczorem ramki. No i drukowanie polegało na tym, że jak to nasi to druku, jedna osoba raklą, czyli taką gumą przejeżdżała po tej ramce, druga podnosiła i trzecia jeszcze była, która podkładała papier. I proszę sobie wyobrazić, jaką żeśmy w krótkim czasie osiągnęli wydajność. Pierwszą stronę byliśmy w stanie wydrukować w tempie 600 egzemplarzy na godzinę. Czyli nakład 3000 egzemplarzy, jedną stronę mieliśmy zadrukowaną przez 5 godzin. To zadrukowaliśmy, zostawialiśmy, szliśmy do domu. Następnego dnia przychodziliśmy drukować drugą stronę. Ale ponieważ druga strona to już ten papier był trochę, ponieważ ta farba nie była idealna, to była jakaś tam prymitywna farba no, kupowana w sklepie z dodatkiem takiego pasta komfort do prania po prostu, z dodatkiem tej pasty komfort, to tak nie wysychało to dobrze. I już przy druku drugiej strony to się trochę ten papier lepił. W związku z tym nakład 3000 egzemplarzy drukowaliśmy drugą stronę przez 10 godzin. Tym niemniej po dwóch dniach mieliśmy wydrukowany nakład późnym wieczorem cały 3000 Głosu Śląsko-Dąbrowskiego. Zostawialiśmy to. Przychodziłem kolejnego dnia wieczorem, pakowałem to do jednej torby i po prostu przewoziłem na ulicę Nadgórników. Papier dostarczała nam w tym czasie redakcja Głosu Śląsko-Dąbrowskiego i ten papier odbierałem w mieszkaniu Ireny Serafin na ulicy Nadgórników w Katowicach. To była wspaniała rodzina, cała rodzina, ona i kilku braci byli w jakiś sposób, wszyscy wiedzieli, byli zaangażowani w pomaganie podziemiu. I ten papier tam docierał, ja stamtąd ten papier brałem i tam odwoziłem cały nakład. I na tym moja rola się kończyła. Oni tam już segregowali, układali w jakieś tam, po ileś tam paczkowali, po ileś egzemplarzy i po prostu rozpowszechniali. I tak wydaliśmy w sumie kilka numerów, wrześniowy, październikowy i listopadowy Głosu Śląsko-Dąbrowskiego. Były jeszcze takie problemy, że oni dostarczali wyklejki, czyli cztery strony formatu, a cztery zapisane z jakimiś rysunkami. I niekiedy mieli złą maszynę i potem źle się, no, zła jakość wychodziła. I ja kiedyś przepisałem dokładnie cały numer tego Głosu Śląsko-Dąbrowskiego i pamiętam panikę w redakcji, bo oni, no, w sumie wtedy nie znaliśmy się, nie wiedzieli, co ja tam ponapisywałem, to będzie przez nich sygnowane, a może jakiś będzie, no nie wiadomo, jakaś fałszywka po prostu. No ale jak obejrzeli to, co ponapisywałem, że to jest wiernie, co do kropki, wszystko powtórzone, no to się uspokoili i potem kolejne numery ja na swojej maszynie pisałem, co zakończyło się tak, że jak byłem zatrzymany, aresztowany i dopadli moją maszynę, to bezbłędnie ekspertyza kryminologiczna gdzieś w Warszawie w laboratorium policji wykazała, że tam im okazano ileś numerów, dano moją maszynę i stwierdzili, że te i te numery były na mojej maszynie pisane, a te i te to nie były jakichś innych pism. Także to, co wskazali, to wskazali prawidłowo. Tu chciałbym jeszcze wspomnieć o pewnej, dla mnie przynajmniej ogromnie interesującej sprawie, mianowicie o tym, jak funkcjonowała służba bezpieczeństwa po prostu. Otóż ja, ponieważ po wyjściu z internowania, w wyniku tego rozpatrywania się, co tu w regionie by warto było robić, co jest najbardziej potrzebne,
to zorientowałem się, że no podstawową sprawą to jest posiadanie sprawnej poligrafii. I było jakby taką trudną rzeczą, po prostu no, w szybkim zdobyciu odpowiednich urządzeń i jakoś no, mnie to nurtowało, rozmawiałem, szukałem, widocznie te moje starania gdzieś tam doszły do odpowiednich uszu, bo po latach, w 2006 roku, gdy uzyskałem dostęp do moich akt, to czego się dowiedziałem. Bo to jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o przydatność IPN-u po prostu. Ludzie, którzy nie widzieli akt, którzy nie mają pojęcia, co w nich jest, to z jakichś tam powodów koniecznie chcieliby zdyskredytować zawartość, jakby praca tych tysięcy funkcjonariuszy w ogóle była bez sensu i tak dalej, i tak dalej. I co ja mogę powiedzieć na moim przykładzie? Otóż przeczytałem w aktach, że czego w tym 2006 roku, po ćwierć wieczu, czego się dowiedziałem. Że są akta, które mówią, są dokumenty, które mówią, że luty nawiązał po internowaniu, wrócił, po zwolnieniu z internowania, wrócił do działalności związkowej, nawiązał kontakty ze środowiskami gliwickimi, i w Hucie Katowice, i że usiłuje drukować, i oni nie mogli tych środowisk znaleźć. To było jakby przecenienie moich możliwości, ale doszli do takiego wniosku i jest dokument z 29 grudnia 1982 roku, podpisany przez szefa Służby Bezpieczeństwa w województwie katowickim i pułkownika w departamencie MSW, że w celu dotarcia do tych grup planuje się przeprowadzenie operacji takiej, której na celu będzie przekazanie mnie maszyny poligraficznej, oznakowanie tej maszyny i w ten sposób dotarcie do grup drukujących ulotki podziemne, znaczy ulotki solidarnościowe. Ja o tym nie miałem pojęcia i nie wiązałem takiego faktu ze sobą, że zaczął mnie odwiedzać Eugeniusz Maksymowicz, szef komisji rewizyjnej w Hucie Katowice. To było jesienią 1982 roku. I pod rząd tutaj jakieś studia rozpoczął w Katowicach na Politechnice uzupełniające. No i ponieważ ta Politechnika od Paderewskiego była tam pół kilometra, no to on tutaj do kolegi przychodził. Maksymowicz to nie była nigdy ciekawa postać, ale ponieważ był bardziej, że tak powiem, związany ze środowiskiem robotniczym niż inteligenckim, no nie bardzo chciałem go po prostu przegnać, no bo to jakby nie wypadało. Nie chciałem też takiego tworzyć wrażenia, że no ponieważ to jest człowiek nie z mojego świata w jakimś sensie, to nie chcę z nim rozmawiać i mimo, że budził raczej niechęć moją, no to był do tego naszego mieszkania wpuszczany, no jakoś go tolerowaliśmy. I któregoś dnia on powiedział, że on ma znajomego, który w Zabrzu, który ma maszynę poligraficzną, chętnie by tą maszynę do podziemia przekazał, ponieważ nie oceniałem wysoko wiarygodności Maksymowicza, więc tak mi się wydawało, no mówi, bo mówi, no po prostu różni ludzie różne rzeczy mówią. Ku mojemu pewnemu zaskoczeniu po niedługim czasie przyszedł kolejny raz i mówi, że no jest dogadana ta maszyna, że możemy pojechać ją zobaczyć do Zabrza. No to jak mówię, jak jest, no to pojedziemy zobaczyć. No i pojechaliśmy za którymś kolejnym razem do Zabrza i zobaczyłem w mieszkaniu Józefa Wiewiórskiego w każdym razie. I wszedłem do tego mieszkania i on takie miał mieszkanie, już nie pamiętam, czy pokój z kuchnią,
W każdym razie pokój był pusty, na środku tego pokoju było bardzo skromnie to umeblowane, na środku tego pokoju stało krzesło i stał tam powielacz elektryczny, widać było, że nowy. Jeszcze jakiejś produkcji, później jak się okazało, chyba duńskiej. Więc jak zacząłem ten powielacz, no to się zachwyciłem i powiedziałem, że chętnie go wezmę po prostu. I co, no i rzeczywiście były tam jeszcze takie, Wiewiórski mówił, że on ten powielacz mi przekaże pod jednym warunkiem. On musi mieć gwarancję, że jest dobrze wykorzystany przez podziemie, żeby ulotki, które będą na nim drukowane, żeby mu ta grupa wrzucała i wtedy on będzie spokojny, że w dobre ręce je dał, że się nie marnuje to urządzenie. I tylko on mi ten powielacz koniecznie chciał dać w dzień, a ja powiedziałem, w dzień to ja go nie będę brał, ja go mogę wziąć wieczorem. No to on powiedział, że się zastanowi, no ale po jakimś czasie się zastanowił, że może, jak mi się wydawało, że się zastanowił, że może mi ten powielacz wydać. I ja przyjechałem po ten powielacz, wziąłem, on mi pomógł go wnieść do samochodu, postawiłem go na tylnym siedzeniu mojego malucha, przykryłem jakimś małym kocykiem. To było w Gliwicach i wyjeżdżałem w Gliwicach na Placu Słowiańskim. Wcześniej już umówiłem się z kolegami, do których miałem ten powielacz przywieźć maluchem. Wyjeżdżałem na Placu Słowiańskim, zacząłem mrugać, że będę skręcał w lewo w kierunku Gliwic, w ulicę Wolności. Ale zobaczyłem, że 20 metrów od skrzyżowania stoi patrol milicyjny i sprawdzają samochody. No i mi szybko przebiegło przez głowę, że jak mnie zatrzymają i zobaczą, że wiozę powielacz, to mi skonfiskują nie tylko powielacz, ale i maszynę, znaczy i auto, jako służące do przestępstwa, bo to były takie przepisy wprowadzone. I niewiele myśląc, wyłączyłem ten kierunkowskaz sygnalizujący skręt w lewo i pojechałem prosto przez skrzyżowanie. Wjechałem na teren jakiejś tam budowy, z której przez godzinę nie mogłem wyjechać, w końcu wyjechałem. No wtedy nie myślałem, że jak pojadę, że mrugałem w lewo, pojadę prosto, to tym bardziej może się policja, milicja zainteresować, co to za dziwne manewry wykonuje. Ale czy nie zauważyli, czy coś, w każdym razie szczęśliwie uniknąłem zatrzymania. Po czasie oceniam, że to był przypadek po prostu z tą milicją oczywiście. Powielacz zawiozłem do Gliwic, to chyba była ulica Brzozowa, do Jerzego Ojika, który współpracował w Gliwicach z tamtejszym podziemiem i zostawiłem go i więcej się nim nie interesowałem. Oczywiście Ojikowi w ogóle nie wspomniałem o warunku Wiewiórskiego, że ulotki drukowane na tym powielaczu mają być jemu przekazywane do wglądu, bo było dla mnie oczywistym, że jakbym coś takiego powiedział, to byłbym uznany albo za głupca, albo za prowokatora, w najlepszym wypadku za głupca po prostu, więc w ogóle o czymś takim nie wspomniałem. Co wywołało, upłynęło tam parę tygodni, Wiewiórski zaniepokojony do mnie przyszedł razem z Maksymowiczem, że nie ma tych ulotek, obiecałem mu, powiedziałem, no słuchaj, no takie życie po prostu, ulotek nie ma, bo straciłem kontakt z tą grupą, ja nie wiem, gdzie to jest i ja ci mogę dawać inne ulotki, które z Warszawy mam. I tu zaraz mu coś tam wręczyłem i mówię, tyle ci mogę dać, natomiast o tamtych ulotkach, no mówię, nie mam kontaktu z grupą i przecież jak. No i tak się sprawa, można powiedzieć, zakończyła. I po 25 latach, gdy uzyskałem dostęp do moich akt zgromadzonych w IPN-ie, obejrzałem te akta i się zachwyciłem. Zachwyciłem się, bo ja się nie spodziewałem niczego tam ciekawego. Otóż akta z tamtych lat, bo wszystkie się nie zachowały, te później z końca lat 90. to nie, ale tamte akta były, no, czego się dowiedziałem, że właśnie ten powielacz elektryczny to nie żadne podziemie mi tam, czy tam ktoś nie został z czasów legalnej działalności Solidarności, tylko to Służba Bezpieczeństwa poprzez dwóch tajnych współpracowników, tego TW Adama Maksymowicza i Wiewiórskiego, TW Ćwiklak,
Okazało się, że Służba Bezpieczeństwa przez dwóch tajnych współpracowników mi ten powielacz przekazała, a decyzję podjął, jak już wspomniałem, szef Służby Bezpieczeństwa w województwie katowickim i pułkownik z MSW. Jeszcze dokument z 29 grudnia 1982 roku taki się zachował. I cała ta historia była po prostu prowokacją esbecką. Mało tego, jak się okazało, że nie mogło, bo oni mieli oznaczyć jakiś przez wydział techniczny ten powielacz jakimś chyba nadajnikiem i w ten sposób dojść do tej grupy. Ponieważ to nie wyszło z jakiegoś powodu, to wysyłali Maksymowicza do domu, do mnie, żeby oglądał, czy jakieś pudło po telewizorze nie stoi, czy ten powielacz przypadkiem u mnie w domu nie jest, bo pewnie zostali opieprzeni przez przełożonych, że nie po to mi dali ten powielacz, żeby ktoś na nim drukował ulotki, tylko żeby doprowadzić do inwigilacji, do złapania jakiejś grupy drukującej. No i wysiłki Maksymowicza na nic się nie zdały, bo tego powielacza u mnie w domu nie było. Wiewiórski też został odprawiony z kwitkiem, bo tych ulotek nie dostawał. No i sprawa ucichła i nigdy bym nie wiązał tego faktu, że to była akcja świadoma esbecji, że Maksymowicz z Wiewiórskim byli konfidentami, gdyby nie dokumenty IPN-u. W życiu, jak to w życiu, zawsze są jakieś humorystyczne elementy. I ja, jak właśnie czytałem te akta, to czytam raport tego TW Ćwiklak, czyli Wiewiórskiego. Przyszedł do mnie luty, zobaczył powielacz i oczy mu się zaświeciły. A ja wcześniej zacząłem pisać moje wspomnienia po prostu z tamtych lat i też użyłem takiego sformułowania, że zobaczyłem powielacz i oczy mi się zaświeciły. I zbieżność tych dwóch sformułowań, konfidenta i mojego, niezależnych od siebie, rozśmieszyła mnie. I ta pani, która pilnowała, bo to tak w IPN jest tak, że ktoś pilnuje tych czytających, żeby ktoś sobie nie wyrwał jakiejś kartki czy coś, jakiś TW Bolek czy coś. I w tym momencie zdziwiona patrzy, czego się śmieje. I jej opowiedziałem o tej historii. Mówię, że jakie to życie jest przewrotne po prostu. I mówię, widocznie nie umiałem ukryć swoich emocji. To jest najlepszy dowód na piśmie, potwierdzający to, że emocjonalnie zareagowałem. I dalej czytam w tym meldunku TW Ćwiklacz, że pomógł mi wynieść... jeszcze wcześniej było tak, wcześniej był dokument, że Luty się chce zabrać ten powielacz, ale wieczorem, a nie w dzień. I czy on może mi wydać wieczorem? No, Ubecja po pewnym czasie wyraża zgodę, że może mi wydać wieczorem ten powielacz. No i później ten TW Ćwiklak melduje, że pomógł mi znieść powielacz do samochodu, że położyłem do malucha, że wyjechałem na ulicę, że zacząłem sygnalizować zamiar skrętu w lewo w kierunku Gliwic, pojechałem prosto. Wszystko to dokładnie tak jak było jest napisane. To dedykuję tym, którzy mówią, jakie to akta esbeckie są niewiarygodne. Wielką bolączką podziemia było to, nie tylko brak maszyn do pisania, ale również możliwość przechwycenia przez Służbę Bezpieczeństwa maszyny do pisania, na której były pisane ulotki. Co zresztą w moim przypadku później się potwierdziło, że identyfikowali to bezbłędnie. Ja zapamiętałem z internowania taki wypadek, że była taka grupa Staszka Kowolika z Tarnowskich Gór, którzy to drukowali ulotki. Maszyna została złapana, no i autorzy, zamiast być w internowaniu, to mieli wyrok. Był Ludwik Kurasiewicz z Czechowic Dziedzic, który zaraz po wprowadzeniu stanu wojennego jakiś tekst na swojej maszynie napisał, później się tego rozprowadził, go wystraszył się, spiłował pilnikiem literki w maszynie, nic mu to nie pomogło, bo też dostał wyrok, zostało to zidentyfikowane, że na tej maszynie było pisane. Czyli tym zagrożeniem dla ludzi, którzy nie chcieli iść do więzienia,
było posiadanie maszyny do pisania. I dlatego, jak dowiedziałem się, że w Hucie Katowice po strajku pozostała maszyna IBM z pamięcią, a te maszyny IBM-ki to miały takie piłeczki, znaczy litery były odlane na takich głowiczkach wielkości piłeczki ping-pongowej i tą piłeczkę się zakładało i maszyna w trakcie druku przekręcała tą piłeczkę i wybijała się określona litera. I ja sobie pomyślałem, że gdybyśmy taką maszynę mieli, to nawet gdyby maszynę znaleziono gdzieś, to byłoby trudno udowodnić, dlatego że te piłeczki by można było zdejmować i wynosić gdzie indziej, przechowywać, czy wrzucić nawet do rzeki Rawy, a nową piłeczkę założyć do tej maszyny i byłoby trudno udowodnić, że to było na tej maszynie wydrukowane. Jak się dowiedziałem, że po strajku w Hucie Katowice taka maszyna została, to powiedziałem do kolegi, który mi o tym powiedział, do Jerzego Maksymowicza, że ja bym chętnie taką maszynę na potrzeby podziemia wziął. On tam ze swoimi kolegami porozmawiał, no i powiedzieli, że mi tą maszynę dadzą. Maszyna była schowana na terenie Huty Katowice, więc jakoś ją tam stamtąd jeszcze została po strajku, to był koniec 83 roku, czyli przez 2 lata gdzieś tam w jakichś podziemiach w hucie była przechowywana, nikt tego nie znalazł z niepowołanych ludzi, czyli funkcjonariuszy SB czy jakiejś straży przemysłowej. No i oni tą maszynę zdecydowali się wynieść i jakimś tam sobie znanym sposobem wywieźli tą maszynę w częściach z Huty Katowice i ja przyjechałem, już żeby nie przedłużać tego, przyjechałem do mieszkania Andrzeja Niewiary bodajże w Będzinie po tą maszynę, gdy oni się zdecydowali mi ją wydać. Ale jak ja miałem odebrać to w obecności gospodarza. Okazało się, że trafiłem na zebranie konspiracyjne po prostu tej grupy, która jak tą maszynę przywiozła, no to nabrała ochoty do dalszych działań, no i zaczęli ze mną pertraktować. Znaczy jak żeśmy weszli do tego mieszkania, zobaczyliśmy to zebranie konspiracyjne, to Milanowicz się mnie pyta, jak on mnie ma przedstawić, pod jakim pseudonimem. Ja mówię, pod żadnym pseudonimem. Jak jest taka grupa, to mówię, Michał mam na imię. No i no dlaczego to zrobiłem? No powiedziałem, że jak w razie czego, to pokażę im zdjęcia iluś osób i mnie zidentyfikują, co zresztą tak się stało. Parę miesięcy później. Andrzej Niewiara był pracownikiem Huty Katowice i właśnie ta grupa, gdy do nich tam, no, gdy do jego mieszkania wszedłem, ta grupa powiedziała, że dobrze, oni mi to oddadzą, ale im są potrzebne pieniądze na jakiś druk, na coś. No to wtedy uzgodniliśmy cenę, że ja od nich to odkupię za 15 tysięcy złotych, ówczesnych złotych z tego roku, no bo wtedy trzeba wiedzieć, trudno to dzisiaj porównywać. I właśnie grupa, która miała tą w posiadaniu maszynę, powiedziała, że mogą mi ją przekazać w zamian za 15 tysięcy złotych, na co ja wyraziłem zgodę. Ja już dzisiaj nie pamiętam, jaka była siła nabywcza tych 15 tysięcy złotych z końca 83 roku, to trzeba byłoby porównać jakieś średnie zarobki. W każdym razie zapłaciłem im te pieniądze i tą maszynę wziąłem i ją stamtąd zabrałem. I przekazałem do, zawiozłem chyba do mojej siostry, skąd w Chorzowie, skąd zabrał ją Zygmunt Kwaśniok i przewiózł też kolega z Instytutu Przemysłu Tworzyw i Farb i zawiózł ją znów do Gliwic. I to było tyle tej operacji.